kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Katecheza 21. Pan Jezus przywraca życie małej dziewczynce. Drogie dzieci, w mieście, gdzie Pan Jezus głosił dobrą nowinę i nauczał ludzi, pewna dziewczynka mieszkała razem ze swoimi rodzicami, mamą i tatą, który nazywał się Jair. Dziewczynka miała 12 lat. Pewnego dnia tak ciężko zachorowała, że miała wkrótce umrzeć. Żaden lek jej nie pomagał, a lekarze powiedzieli zmartwionym rodzicom, że nie mogą zrobić nic więcej, aby ją wyleczyć. Jak bardzo ci rodzice byli smutni, przecież tak bardzo kochali swoją córeczkę. Ale Jair powiedział do swojej żony: nie martw się, pójdę do Pana Jezusa. On może uczynić wszystko, co tylko zechce. On uczynił wiele cudów i jest tak dobry, że na pewno przyjdzie i uleczy naszą córeczkę, jeśli go tylko o to poproszę. Jair bardzo szybko dotarł do Pana Jezusa i padł przed Nim na kolana, mówiąc: Panie, moja córka, jedyne dziecko, jakie mam, już wkrótce ma umrzeć, ale przyjdź tylko i połóż na nią rękę, a na pewno wyzdrowieje. Widzicie, Jair wierzył, że wystarczyłoby tylko, aby Pan Jezus dotknął jego córeczkę, a ona od razu zostanie uzdrowiona. Pan Jezus, prowadzony przez Jaira, udał się zatem do jego domu, ale musiał iść bardzo wolno, ponieważ wokoło niego znajdowało się bardzo dużo ludzi. Pan Jezus nie dotarł jeszcze na miejsce, kiedy pewien człowiek przybiegł do Jaira, aby mu powiedzieć: nie truć już więcej Pana Jezusa. Nie można już nic zrobić. Twoja córka właśnie umarła. Ach, jak bardzo Pan Jezus ulitował się nad biednym tatą. Powiedział mu ze spokojem: nie obawiaj się. Jeśli będziesz wierzył, twoja córka będzie żyła na nowo. Kiedy przyszli do domu Jaira, wszyscy bardzo płakali, ponieważ dziewczynka umarła. Ale Pan Jezus powiedział im: nie płaczcie, dziewczynka nie umarła, ale tylko śpi. Pan Jezus chciał przez to powiedzieć, że przywrócenie jej życia nie jest dla Niego trudniejsze niż obudzenie kogoś ze snu. Ale ludzie zaczęli drwić z Pana Jezusa, ponieważ Mu nie ufali. Pan Jezus powiedział wszystkim, aby wyszli z domu. Zostali tylko rodzice dziewczynki i apostołowie – Piotr, Jakub i Jan. Wszedł razem z nimi do pokoju, w którym było łóżko z ciałem dziewczynki. I kiedy Pan Jezus wziął małą dziewczynkę za rękę, powiedział: dziewczynko, wstań. Czy wiecie, co się stało? Tak, Pan Jezus uczynił jeszcze jeden wielki cud. Dziewczynka wstała, rozglądając się wokoło. Ona znowu żyła. Wyobrażacie sobie, jak bardzo jej mama i tata byli szczęśliwi? Na koniec Pan Jezus powiedział, aby dali swojej córeczce coś do jedzenia. Ona została całkowicie uzdrowiona. Czy teraz rozumiecie już, co Pan Jezus może uczynić? Pan Jezus uczynił ten kolejny cud, ponieważ jest on tak bardzo dobry, a także dlatego, że tata dziewczynki uwierzył, że Pan Jezus może jego córeczce wrócić życie. Jair uwierzył, że Pan Jezus może zrobić wszystko, co tylko będzie chciał. I my także musimy wierzyć, że Pan Jezus nas kocha i że pomoże nam, jeśli tylko będziemy Go o to prosić. Pan Jezus chce nam pomagać. On troszczy się o nas. Święty, który przepłynął morze na swoim płaszczu. Kiedy Pan Jezus przebywał na ziemi, czynił wielkie cuda. A później żyli ludzie, którzy byli tak bardzo święci, tak bardzo podobali się Panu Bogu, że czasami czynił On również dla nich cuda, o które prosili. Pan Bóg wiedział, że te cuda pomogą innym ludziom w Niego uwierzyć, tak, aby mogli pójść do nieba. I tak na przykład w Hiszpanii mieszkał pewien święty, który miał na imię Rajmund. Był on kapłanem. Z tak wielkim zapałem modlił się do Pana Boga, że wielu ludzi prosiło go o chrzest, ponieważ chcieli być katolikami.
Pewnego razu popłynął łódką na pewną wyspę, aby ludziom mieszkającym tam opowiadać o Panu Bogu. Ale kiedy chciał powrócić do swojego klasztoru, wówczas zły władca tej wyspy nakazał mieszkańcom, aby nie pozwolili Rajmundowi odpłynąć na swojej łódce. W jaki sposób można przepłynąć morze bez łódki? Ale święty Rajmund powiedział: wiem, że Pan Bóg mi pomoże. Stanął na brzegu, ściągnął swój płaszcz i położył go na wodzie. Zrobił znak krzyża i pomodlił się. Następnie usiadł na płaszczu, tak jak siada się w łódce, i przepłynął na nim morze. Trwało to 6 godzin, a kiedy święty Rajmund dopłynął do brzegu, podniósł płaszcz i widząc, że nie jest on ani trochę przemoczony, włożył go na siebie. Jaki to wielki cud! Ktoś jednak powiedział złemu królowi wyspy o tym, co przytrafiło się świętemu Rajmundowi. Władca bardzo żałował za swoje złe zachowanie, za swoje grzechy. Później osobiście przeprosił świętego Rajmunda i prosił, aby pomógł mu stać się dobrym katolikiem i dobrym królem. Święty Rajmund bardzo kochał Pana Boga, który uczynił dla niego cud, ponieważ święty Rajmund gorąco go o to prosił. Cuda pomagają ludziom kochać Pana Boga coraz bardziej. Pytania do katechezy 21. Jak nazywał się ojciec dziewczynki? Co przydarzyło się dziewczynce, która miała 12 lat? Dlaczego jej tata i mama byli bardzo smutni? Co zrobił Jair? O co poprosił Pana Jezusa? Co powiedział Jairowi pewien człowiek, kiedy Pan Jezus zbliżał się do jego domu? Co powiedział Pan Jezus ojcu dziewczynki? Co zrobili ludzie w domu Jaira? Kto wszedł z Panem Jezusem do pokoju dziewczynki? Co zrobił Pan Jezus? A co stało się potem? Dlaczego Pan Jezus uczynił ten wielki cud dla Jaira? Czy można wrócić życie osobie umarłej? Czy Pan Jezus czyni czasami cuda dla świętych? Czy to, co zrobił święty Rajmund, było cudem? Co stanie się, jeśli położycie płaszcz na wodzie i usiądziecie na nim? Kto czynił wielkie cuda? Doskonale! Zadanie. Narysuj dzisiaj świętego Rajmunda, który przepływa przez morze na swoim płaszczu.